Dziś zrobimy pyszny pasztet wielkanocny. Składniki jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem, a dokładny przepis na esencjakulinarna.pl. Cielęcinę, wieprzowinę i łódź z indyka kroimy na kawałki, płuczemy i zalewamy wodą. Następnie mięso należy zagotować i zszumować. Po zszumowaniu dodajemy marchewkę, pietruszkę, seler, listki laurowe, ziele angielskie i na koniec doprawiamy solą. Gotujemy do miękkości. Gotujemy koniecznie na małym ogniu, podobnie jak rosół. Całość ma tylko pyrkać. Wątróbkę z kurczaka płuczemy i zalewamy wrzątkiem. Następnie odcedzamy mięso, warzywa i wątróbkę, a kajzerkę zalewamy bulionem i odstawiamy do namoczenia. Mięso, warzywa i wątróbkę oraz namoczoną bułkę mielimy, koniecznie dwukrotnie, wówczas pasztet będzie delikatny i kremowy. Następnie dodajemy jajka, gałkę muszkatałową, doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy. Keksówkę 23x13 wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy pasztet na około 3/4 wysokości foremki. Pozostałą część można przełożyć do małego naczynia żaroodpornego, które smarujemy masłem i posypujemy bułką tartą. Pasztet pieczemy w 150 stopniach przez 1,5 godziny. Dokładny przepis również na esencjakulinarna.pl.